Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. A kiedy przyjdą dni majowe, do góry podnieś dumną głowę. Tam, gdzie powiewa niewzruszona na zawsze Polska, biało-czerwona. Nie patrz ze strachem na zarazę, ona też minie. Czas pokaże, że warto głosić prawdy stałe, a w sercu nosić polską flagę. Witam Państwa bardzo serdecznie w majówkowym wydaniu naszego tygodnika Co Słychać. A te strofy powstały z okazji tego wydania, z okazji pandemicznego, covidowego święta, a właściwie świąt trzeciomajowych, bo przecież sobota, niedziela i poniedziałek, 1, 2, 3 maja, to cały ciąg świąt. Tak się stało w naszej chyba jeszcze trzeciej Rzeczpospolitej, że początek maja to właściwie świąteczny czas. Bardzo świąteczny. I co ciekawe, mogą świętować to wszystko i ci, którzy są bardziej na lewo, i ci, którzy bardziej na prawo, i chrześcijanie, i patrioci. Właściwie dla każdego coś miłego. W swoim felietonie i tytule, który tutaj jest na stronie pierwszej, Flagi Odwagi, właśnie pisze, jak to się stało, że początek maja jest tak świąteczny, a przecież nie musiał być. Bo jeśli kiedyś był 1 maja komunistyczny, zresztą komuniści go zawłaszczyli od socjalistów, a to nie to samo, to przecież 3 maja, w ogóle Trzecia Rzeczpospolita, mogła znieść 1 maja. Nie zniosła. A do tego jeszcze 17 lat temu ustanowiono święto polskiej flagi. Ciekawa sprawa. A na naszej okładce fantastyczna mała Polka, dzierżąca flagę biało-czerwoną, troszeczkę taką celowo podniszczoną, żebyśmy my pamiętali, że to ten symbol polskości ma już wiele lat i czasami jest taki trochę przyszarzały. To nic, ale zawsze będzie biało-czerwony. My natomiast wywieźmy w swoich domostwach flagi czyściutkie, nowe, dobrej jakości. I tym już, i to wystarczy właściwie, uhonorujemy i 2 maja, i święto Konstytucji trzeciomajowej. Wiele lat zmagaliśmy się z niewolą. Ja już nie mówię o czasach dawnych, o 120 ponad latach zaborów, czy komunizmie, który tu przyszedł do nas na sowieckich bagnetach, czy Katyniu, czy późniejszych sprawach, które nas bardzo bolały i bolą. Ale mówię o czasach dzisiejszych, kiedy ta nasza biało-czerwona jest nadal, znowu się rymuje, zagrożona. Tak, proszę Państwa, bo my powinniśmy wiedzieć, że żadna inna naszej flagi nie może przykryć, nie może być pierwsza. A są przecież i urzędy, i politycy, którzy preferują flagę, flagi inne, o tak powiem oględnie. A do tego ostatnio wkrada się, czego jest przykładem nasze zdjęcie, że ktoś
tęczową flagę zawiesił na kościelnym murze. Obok papieskiej, obok naszej biało-czerwonej. Tak być nie może i dlatego też mój apel w tym felietonie, o którym wspomniałem, flagi odwagi, miejmy właśnie odwagę, by bronić polskości, by bronić naszej flagi, by żadne nieczystości, żadna flegma, powiedzmy ludzi, którzy uznają inne wartości, nie zabrudziła biało-czerwonej. Nie dajmy unurzać jej w błocie gender, w błocie LGBT i innych błockach, które się nam po drodze trafiają. Walczmy o polską flagę, a majówka jest ku temu dobrą okazją, ponieważ czy wyjeżdżając gdziekolwiek, nawet na łono przyrody, przecież możemy sobie na naszym namiocie czy samochodzie taką flagę umieścić białą, czerwoną, rzecz jasna. I już teraz, co mamy w tym majówkowym wydaniu tygodnika Co Słychać, który jak Państwo wiedzą, no właśnie, widać, że pogoda jest taka, jaka jest, czyli przyszedł mróz znad Skandynawii, z bieguna północnego. No i nie wszystkim to pasuje, a szczególnie jak czuję mojemu gardłu. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że to nie są jakieś objawy, wiecie Państwo czego. No. Na razie się nie szczepiłem, nie chorowałem, dzięki Bogu. I jak kiedyś mówili partii, ale już partia tu ma niewiele do powiedzenia, chociaż ostatnio lewica połączyła się z prawicą, co mnie po prostu śmieszy i to bardzo, a właściwie nie powinno, bo przecież partia rządząca, krótko mówiąc PiS, jest bardzo lewicowy, nie powiem lewacki, nie, lewicowy po prostu. Tam prawicy nie ma prawie wcale, oprócz jakichś wartości oczywiście, które wyznają niektórzy działacze PiS-u. Ale tam wartością nadrzędną jest władza i przywołanie do tej władzy również swoich członków rodziny, czy znajomych królika i wszystko gra. Zresztą też na ten temat piszemy przy okazji dróg, przydziału kasy na drogi gminne i powiatowe i też internauci pytają się, dlaczego to taka gmina nie dostała albo taka. Trzeba napisać, mówią pisowcy, dobry wniosek, a ich krytycy mówią, trzeba po prostu lizać tyłek pisowi. No i weź tu, bądź mądry człowieku, dojdź sprawy. Natomiast już karygodne jest chwalenie się przez posłów tym, że dają pieniądze, że rząd daje pieniądze. Przecież to są nasze pieniądze, nie czyjeś inne. To są nasze podatki, moje, pani, pana. Oczywiście. Tak to jest. Zresztą urzędnicy tak samo korzystają. Policja, na którą teraz jest dość srogi atak i ja nie mogę tego przezwyciężyć sobie w swoim sumieniu. Jak można atakować policję, zresztą te osoby, czy dawać w ogóle zwolnienie od kary przez sędzię kobiecie, która po prostu na tę policję pluła. Nie można pluć na mundur. Kto pluje na mundur, powinien siedzieć, tak jak przed wojną było prawo, że kto korumpuje lub jest korumpowany lub bierze pieniądze dla własnego zysku, jest strzał w łeb, no i kula w łeb i sprawa załatwiona. I tak można odstraszać. Nie można, jeśli by rzeczywiście policja wynaturzała się, to byśmy to zauważyli. Ja tego, proszę Państwa, nie zauważałem i nie to dlatego, że przypochlebić się policji czy władzy jakiejkolwiek, ale dlatego, że to, co się działo na ulicach, począwszy już od wielu, wielu miesięcy, bardzo mi się nie podoba. Są inne metody. To nie to, to nie tak. Oczywiście każdy ma prawo do wyrażania swoich wątpliwości, do wyrażania swojego sprzeciwu, ale nie w ten sposób. To fakt, że czasami tam przy domu Kaczyńskiego te tłumy policji są takie rażące troszeczkę, a ja się nawet śmieszne, no ale
Proszę Państwa, no, wodza trzeba chronić i każdy wódz był chroniony. To nie ulega żadnej wątpliwości. Adrem, to tak, takie wolne myśli na temat, co się dzieje w naszym kraju, ale przecież no, ważne jest to, żebyście Państwo dostali informacje z pierwszej ręki, dobre, na czasie, mimo że nie ma imprez. Ale jest o czym pisać. Ja zawsze mówiłem, jest również co oglądać. Dlatego ja nieustannie zapraszam do naszej telewizji. Już wszystkie filmy są dostępne na naszej stronie internetowej. Nie trzeba do YouTube'a sięgać, który zresztą ma coraz frywolniejsze jakieś postępowania. Jeśli się jakąś muzykę w tle no, sfilmuje, no to już się czepiają. Dlatego też postanowiliśmy filmotekę stworzyć na własnej stronie, tak samo jak mamy archiwum. Zapraszam serdecznie na naszą stronę www.co-slychac.pl i tam wszystko jest, a będzie jeszcze więcej. Ja przymierzam się do czegoś takiego, no i znowu ględzę zamiast opowiadać o tym, co słychać. No ale niech będzie. Przymierzam się do takiego nadawania na żywo, żebyście Państwo widzieli w naszym strumieniu telewizyjnym. Tam też na stronie jest ten strumień telewizyjny. Jest teraz to, lecą te reportaże, ale proszę Państwa, one będą przeplatane i zresztą muzyką, klipami filmowymi i informacjami z pierwszej ręki. To, co się dzieje aktualnie, również będą na żywo wywiady. Do tego się przymierzam, żebyście Państwo mieli jak najszybciej informacje, co dzieje się w naszym mieście, w naszym powiecie i oczywiście w regionie Mazowsza Wschodniego również, a nawet w całej Polsce, bo jeśli taka sytuacja będzie, że warto coś trzeba będzie przytoczyć, no to będziemy to czynić. Szczepienia bez chodzenia, łaski bez maski, proszę Państwa. To wszystko to są takie tytuły, które my lubujemy się ostatnio w rymowankach. Mam nadzieję, że się to Państwu podoba. No ale chciałbym zwrócić uwagę, bo oprócz tego, że można podjechać samochodem i się zaszczepić pod przychodnię na Dąbrówki, tam gdzie ten topas jest też również, to pisaliśmy na stronie internetowej. Ale o tym, że miejski sędzia, pan Zboina, pokusił się o uniewinnienie kogoś, kto chodził bez maski, faceta, to jest precedens na skalę kraju i o tym również piszemy. Ale również piszemy jakby ciąg dalszy Karoliny, a właściwie teraz już Nowych Osin, czyli modernizacja ulicy Żwirowej, powiedzmy sobie, chociaż to już jest teren wiejski. No i burmistrz mówi, ja tego nie będę robił, jak gmina da całość, bo projekt jest w mieście, bo to ulica jest miejska, no to zrobię. No i mieszkańcy właśnie tej ulicy, a tam jest około 400 metrów do zrobienia, chcieliby tej kostki, chcieliby w ogóle czegoś, co pozwoliłoby im no, korzystać bezproblemowo. Rozmawiałem z panem Główką, Wojtkiem Główką, i mówię, że ja 17 lat też musiałem w błocie jeździć ulicą Żołnierską, bo tyle lat czekaliśmy na kostkę. Ja aż tę bramę musiałem sobie na pilota zrobić, żeby no, jakoś przyzwoite te buty wyglądały przy wyjeździe czy wjeździe. No przy wjeździe to jeszcze pół biedy, ale przy wyjeździe, bo przecież rusza się gdzieś na imprezę czy gdzieś no i w błocie. Dlatego też no, oni takiego błota nie mają. Rzecz jasna, ale też by się przydało. Co trzeba zrobić? No trzeba po prostu uruchomić właścicieli ogródków działkowych, tych poszczególnych, bo przecież oni mieszkają w mieście i też muszą być dojazd. A słyszałem, że im od Warszawski będą blokowali ten wjazd. Trzeba się dogadać po prostu, no, z grupy nacisku, lobbying zrobić na burmistrza, żeby on jednak, bo gmina chce dać, ale też w jakiejś części już dała ponad 800 tysięcy na Żwirową i na razie nie ma. No i co zrobić? Ma ważniejsze sprawy inwestycyjne, chociażby kanalizacja w gminie mińskiej. No i o tych drogach już wspomniałem, o Żwirowej też, ale jeszcze innych, bo przecież poszło 13,5 miliona na drogi. To w sumie jest niewiele jak na Mazowsze, a nawet subregion siedlecki. No, ale są już też skargi, ważniejsi, ci, którzy wchodzą PiS-owi w ucho, czy w tyłek, nie wiem,
W każdym razie nie wszyscy dostali, a najbardziej tutaj chyba mrozowskie władze, no widzą Państwo, mroziańskie władze, żeby nie mylić. Czyli burmistrz Siaszczuk, no ale w rezerwie ma drogę i on chce połączyć, proszę Państwa, drogę krajową, tę dawną krajową, albo węzeł autostrady, z drogą wojewódzką biegnącą na Latowicz. To taki kuriozalny pomysł, że nie dziwmy się, że bocznymi drogami oczywiście, tam jest 5 km. No i przez Sokolnik między innymi od mrozów. I nie dziwmy się, że to stoi gdzieś tam w kolejce. Także różne są sytuacje. Ja to nie mówię, że akurat w tej mierze gminy nie są jedne prześladowane wręcz, czyli alienowane, jeśli chodzi o dotacje na wszystko, nie tylko drogowe, a drugie są wywyższane. Być może tak jest. Piszemy o ruinach, które przejęła, ruinach wokół Niewie oczywiście, Pałacu Ubieńskich. Gmina przyjęła, ale jakby nie do końca. To znaczy może tym dysponować, ogrodzić teren, ale jeszcze nie ma własności. Czekamy na ciąg dalszy. No, o śmieci zbierano w Jakubowie, myślę, że w innych gminach. Proszę Państwa, agresor po Amfie, daremny zakaz. No i mandat z powietrza. Trzeba teraz, proszę Państwa, uważać, a szczególnie kierowcy. Może się okazać, że nie ma żadnych krzaków policji niebieskich. Nie powiem ptaszków, ale w każdym razie nie ma ich. No i przyjdzie nam zapłacić mandat, bo zaraz za nami pojedzie nieoznakowany wóz policyjny, dorwą nas, jeśli przekraczamy prędkość, bądź nie stosujemy się do znaków poziomych i pionowych. Dobre, ja się tym nie martwię, staram się jeździć, że tak powiem, wedle przepisów. No, może czasami tam zamiast do 50, do 60, ale nie przekraczać linii ciągłej, nie wyprzedzać na pasach, więc trzeba uważać. Nerwowi są teraz ostatnio kierowcy bardzo w czasie pandemii. Już kilka razy ktoś tam trąbnął na mnie, że jadę prawidłowo. No, to nie będę wychodził z samochodu i brał pompki czy gazu. Nie. Niech uważajmy po prostu, no, nerwy na wodzie, nerwy jak postronki, jak mówił mój kolega ze szkoły, trzeba mieć nerwy jak postronki, no właśnie. No i proszę Państwa, rzecz taka, że piszemy tak sporo troszeczkę o szczepieniach tych samochodu, ale również o urazach zarazy, czyli co robią ludzie w czasie pandemii. No jeden chciał się z wiaduktu rzucić, a drugi pobił strażnika miejskiego. Były złotka, to znaczy jubileusz par. No, Halinów na przykład nie zaprosił, a dał tylko zdjęcia, żadnego opisu, kto co i dlaczego. No Cegłów troszeczkę też nie zaprosił. A szkoda, bo naprawdę bym tam nikogo nie zaraził i był w odległości znaczącej. Także bardzo proszę, zapraszajcie na Złote Gody, ja chętnie przyjadę. Będę w bezpiecznej odległości, teraz już trochę zakazy obostrzenia zmalały, więc warto. Będzie reportaż, ja zresztą lubię to robić, ba, i nagrodę dla tych, którzy demograficznie przyczynili się do wzrostu właśnie rozrodczości, bo takich trzeba cenić i nagradzać. W mrozach oczywiście też było to z kranu, czyli była awaria w Piasecznie. Ludzie mieli właśnie rdzawe błoto w kranach, no i dywagacje na ten temat. No i ważna rzecz w Latowiczu się wydarzyła, czyli wybrano nowego dyrektora zespołu szkół. To jest szkoła właściwie podstawowa, no jest i przedszkole, dlatego zespół. Jest pan prekurat, to jest mężczyzna oczywiście, WF-man, który, proszę Państwa, uczył w Kałuszynie. Rozmawialiśmy chwilę, za miesiąc gdzieś tam wywiad zrobimy i w każdym razie powiedział mi, że uczestniczył ze swoimi uczniami w naszych rozgrywkach tej futsalu o Mistrzostwo Powiatu. Państwo pamiętają, ja się tym tak za bardzo nie chwalę, chociaż można by było, że 15 razy zorganizowałem, jako co słychać,
I za co dostałem laurę powiatową. Dziękuję wszystkim, którzy to uznali za stosowne, żeby dać, co słychać, właśnie tygodnikowi laurę za 15 odsłon futsalu powiatowego. Mistrzostw, na które też przyjeżdżały drużyny z zagranicy, czyli spoza powiatu. I było fantastycznie, były nagrody. No ale kiedy, że tak powiem, pan Jakubowski, burmistrz jaśnie nam tu panujący w Mińsku, i jego słudzy dostrzegli, że oni nie mają z tego jakichś profitów, czy czego, czy po prostu ja i tak swoje robię, no to nie mogłem sali w Mińsku, proszę Państwa, wynająć. A nie mając sali w Mińsku, musiałem iść do Stanisława, do Dębego, no i w końcu mi się to znudziło. Ale 15 razy wystarczy. Szkoda, bo takie rozgrywki mogły być. Nie ma drugich takich, oprócz Szkolnego Związku Sportowego, jakieś tam mają. Nie ma takich drugich i bardzo żałuję, że tego nie ma. Tak samo jak z festiwalami Chleba, czy z festiwalami Miwena Etno Kabaret. I również festiwalami autorów. No, przychylność władz jest konieczna, proszę Państwa, jeśli jest to fundacja, jeśli to jest praca nie Domu Kultury, tylko kogoś, kto potrafi to zorganizować, no ale nie będzie dokładał na miłość boską własnych pieniędzy. Ja nie chcę zarabiać, żeby było jasne. I nigdy nie zarabiałem, dokładałem, ale ileż można. Golasy do kasy. No i to jest problem taki, proszę Państwa, bardzo ważny, ponieważ władze Mazowsza cieszą się, że podzielili nasze województwo na region i stołeczne. Czyli region ten poza Warszawą, obwarzankiem wokół Warszawy. No i powiat miński ma to nieszczęście, że znalazł się w tej obwarzanku aglomeracyjnym. No i w związku z czym pieniędzy jest mało, bo tamci dostają dużo, a więc już Siedlce, już Łosice i Ciechanów, i Ostrołęka, i no wszyscy poza tym obwarzankiem. Nie jesteśmy tacy bogaci, a szczególnie gminy, które leżą na wschodnich rubieżach naszego powiatu, a szczególnie Mrozy. I co? No petycje do rządu, bo zamroził 7 miliardów euro, żeby to rozdysponować, żeby było więcej. Nie będzie więcej. Nie sądzę, proszę Państwa. To my tak się zachowujemy czasami, żebyśmy chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko. Nie, tak nie ma. Jeśli należymy do tego warszawskiego NUC-u, to trzeba wiedzieć, że Warszawa przygniata jakby swoim bogactwem resztę i reszta też mniej dostaje. Nie wszyscy złożyli, bo takie stanowiska i powiat pracował, i inne gminy. Nie wszystkie gminy złożyły. Niektórym się podoba, na przykład Halinów i Sulejówek nie. No ale, żeby było jasne. Oczywiście, że ja jestem za tym, żeby nasze gminy miały jak najwięcej pieniędzy. Nie jestem przeciwny. Ale jeśli chce się być w aglomeracji warszawskiej i w tym podziale należeć do Warszawy, tym nucowym, no to trudno. To trzeba wiedzieć o tym, że to kosztuje. Bogaci tylko mogą sobie na to pozwolić. Bardzo ważna sprawa, proszę Państwa. Ja aż się sam zastanowiłem, wieś w mieście. A co to oznacza? Ano to oznacza, że no i tu muszę pochwalić burmistrza mińskiego. No chcę właściwie, bo już w ubiegłym roku w czasie suszy postanowił, że nie będzie kosił w parku niczego. Tylko, że tam chwasty właściwie rosną, a nie łąka. Chodzi o to, żeby łąki rosły w mieście. No i piszemy tu o wielu zaletach takiej łąki w mieście. Zresztą Państwo mieszkający na wsi lub jeżdżący na wieś doskonale o tym wiedzą, jak piękna jest łąka i jakie ma zalety. Wydaje mi się pomysł bardzo słuszny. Z tego czekamy już teraz, żeby nie zachwaszczać miejsc zielonych, a załączać, to znaczy robić łąkę z tych, żeby to kwitło, żeby to pięknie wyglądało, żeby było takim biosystemem wspaniałym i flora i fauna, żeby się wzajemnie komponowały. Warto, no i no proszę Państwa, ogródki nasze, balkony, również dużo, dużo kwiatów. Jeśli jest polska flaga, jeśli jest polski mak, jeśli polski haber i inne róże,
no malwy, ja już nie mówię o malwach, to już, proszę Państwa, jest fantastycznie i musimy o tym pamiętać. No i piszemy również no, o smogach. No, smogach. Jest właściwie wiosna, zimna wiosna, nadal palimy, nadal mamy smog. No, całe szczęście te wiatry chodzą jednak i wypędzają to wszystko, ale Mińsk Mazowiecki należy do jednych z najbardziej trujących miast w Polsce. W 16 jest. No i co? A burmistrz mówi na sesji, że to dlatego wszystko, bo pozwoliliśmy tutaj zamontować czujniki. No właśnie. Jakby nie było czujników, nie byłoby smrodu. Piękna to jest ideologia. Prawie jak gender. Ale my się na to nie godzimy. I radni również. Także będzie można, proszę Państwa, wymienić z kopciucha na coś bardziej, na coś lepszego, na ekopaliwo i mniej smrodzić. Dajemy tu przykłady takich domów, które mają kopciuchy, czyli te piece węglowe, wszystko żeri i tam właściwie wszystko się i plastik pali i inne odpady, śmieci wręcz. To mamy 1100. To jest sporo. Czyli to będzie kosztowało no ponad 5,5 miliona. Tylko 5 tysięcy dając dotacji. A może będzie 8, a może 15, bo jak cały system ktoś zmieni. Jest to wydatek, ale czas najwyższy, żeby to zrobić. I tutaj muszę powiedzieć, że cieszę się, że radni, nie wiem, czy wymusili, czy taki lobbying stworzyli, by jednak z miasta tę kasę dać. Miasto ma kupę długów. Ja się wcale nie dziwię oporowi burmistrza, że wolałby co innego zrobić. Zresztą mieliśmy tutaj przykłady inwestycji, ile idzie na inwestycje w Mińsku, ile na różne potrzeby ludzi, ale jeśli chodzi o kulturę czy sport, ale na administrację to tam nigdy nie brakuje. No i jak widać z naszego artykułu, takty traktów, a trakty to drogi, ile gminy wydają, poszczególne gminy na drogi. I zarówno jeśli chodzi o złotych na osobę, czyli per capita i procent budżetu. No jak widać powiat najwięcej ma 12, ale również Kałuszyn ma 12, ponad 12, Cegłów ponad 12. No i potem to leci aż do Mrozów, które mają tylko 1,7% budżetu na drogi i 99 zł w porównaniu na przykład do Kałuszyna, który ma 700 zł i Cegłowa, który ma 800 zł. No proszę Państwa, blisko siebie dwie gminy, jaka jest różnica. I znowu Jaszczuk będzie mówił, że Piątkowski go krytykuje. Ale panie burmistrzu, no takie są fakty. No i co pan na to? Nie ma innej opcji. Niech się pan wytłumaczy swoim radnym mieszkańcom. Nie tylko z tej wody, która tam była żelazista i błotna, ale również z wydatków na drogi. Zresztą z fermy lisów. Również o czym będziemy pisać w następnym wydaniu. Bo tyle lat obiecał Jaszczuk, że zlikwiduje, że postara się zlikwidować, a teraz nagle okazało się, że nie może. A no właśnie. Nie wszystko mogą włodarze miast i gmin, a coraz mniej, tak mi się wydaje. No, chyba, że się bardzo postawią. No i cienie szczepienia, to już było w internetowym naszym wydaniu, ale dajemy to dla tych, którzy internetu nie mają, o panu Rafale Gręźlikowskim, który podaje nam, jakie są cienie, dokładnie zebrał wszystkie informacje i my to powielamy. Tyle, proszę Państwa. O, jeszcze będzie remont, a właśnie budowa targowiska w Stanisławowie. To warto również, za 2 lata będzie. No i boisko, nie klepisko, rzecz z Jakubowa. Wszyscy spoza Mistowa twierdzą, że Mistów dostaje najwięcej. No i nie chcą tam, by były inwestycje. To boisko to jest jeden przykład, ale jest jeszcze są inne przykłady, o czym będziemy pisać. I wcale tutaj pani wójt Hannie Wocian nie zazdroszczę, jak ma postępować. Dobrze, 10 pozycji filmowych, to wszystko
na dzisiaj, na 2 tygodnie. Zachęcam do lektury, zachęcam do dbania o zdrowie, do dobrej diety, bo piszemy tutaj, wyjeżdżamy na majówki i grille zazwyczaj. Ja jestem za grillem normalnie węglowym, przy czym za grillowaniu nie tylko mięsa, chociaż no, mięso mogę jeść, gruby nie jestem i dobre mięso nie jest złe, natomiast wspomagane warzywami i owocami. Również nie piwsko, a chociaż lubię, a może trochę wina, może jakieś inne napoje. No właśnie, i każdy je i pije, co lubi. Ale pamiętajmy o tym, że to się wcześniej czy później odbije. Tak jak alkohol, tak jak, nie powiem, nikotyna, ale też, czy narkotyki i również żywienie. Bo proszę Państwa, mieć, jak to kiedyś mówili, zdrowy środek, to jest to. A jak ktoś je byle co, to i byle co ma w środku. A czy w sercu? W sercu miejmy Polskę, naszą flagę, nasze symbole i to wszystko, że powinniśmy jej służyć, być dla naszego kraju, bo co my, biedne sieroty, poczniemy, jak tego kraju nie będzie. Wszystkiego dobrego. Do spotkania, ale po majówce. Życzę, żebyśmy byli przynajmniej troszkę wypoczęci. Od 15 już można imprezy maja. Od 15 maja będzie można imprezy organizować. Mam nadzieję, że już ruszymy z naszą kamerą i wszystko będziemy Państwu przedstawiać. Kłaniam się, do widzenia, do miłego zobaczenia. Co słychać? TV.